Witam Państwa. W maju zamieściliśmy film, kiedy składamy do Prokuratury Rejonowej w Białymstoku zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z artykułu 256 Kodeksu Karnego. To jest o propagowaniu komunizmu na Uniwersytecie w Białymstoku przez wywieszenie baneru komunistycznego z Leninem, Bierutem i Stalinem. Taki baner wisiał przed Uniwersytetem w Białymstoku. Otrzymaliśmy odpowiedź z Prokuratury Rejonowej w Białymstoku. W tej sprawie zamieszczamy pod filmikiem link do Facebooku, gdzie będziecie mogli przeczytać te pismo, jaka jest odpowiedź w tej sprawie. Ale mimo to przeczytam Wam tą odpowiedź w tej sprawie. Bartłomiej Chorba, Prokuratury Rejonowej Białystok Południe w Białymstoku, po rozpoznaniu zawiadomienia Andrzeja Pochylskiego z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie publicznego propagowania totalitarnego ustroju państwa o czyn z artykułu 256 paragraf 1 na podstawie 17 paragraf 1 punkt 2 KPK postanowił odmówić wszczęcia dochodzenia w sprawie publicznego propagowania w okresie od 17 do 19 maja 2014 roku w Białymstoku przy ulicy Liniarskiego totalitarnego stalinowskiego ustroju państwa poprzez wywieszenie na budynku Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu w Białymstoku baneru z wizerunkiem Józefa Stalina, Włodzimierza Lenina i Bolesława Bieruta. To jest o czyny z artykułu 231 paragraf 1 KK. Wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego na podstawie artykułu 17 paragraf 1 punkt 2 KPK. Uzasadnienie. W dniu 20 maja 2014 roku do Prokuratury Rejonowej Białymstoku Południe w Białymstoku za pośrednictwem Prokuratury Rejonowej Białymstoku wpłynęło zawiadomienie Andrzeja Pochylskiego o popełnieniu przestępstwa publicznego propagowania totalitarnego komunistycznego ustroju państwa poprzez wywieszenie w dniu 17 maja 2014 roku na budynku Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu w Białymstoku baneru z wizerunkiem Józefa Stalina, Włodzimierza Lenina i Bolesława Bieruta. O czyn z artykułu 256 paragraf 1 KK. Jak ustalono w trakcie przeprowadzonych w niniejszej sprawie czynności, przedmiotowy baner został wywieszony przez pracownika naukowego Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku w związku z ogólnomiejską imprezą historyczno-kulturalną o nazwie Noc Muzeów. W związku z tym, że w tym budynku mieściła się wcześniej siedziba Komitetu Wojewódzkiego PZPR, poprzez umieszczenie tego baneru postanowiono nawiązać do jego historii i zachęcić do jego odwiedzenia. W tym czasie zorganizowane było zwiedzanie budynku połączone z przedstawieniem rzeczywistości komunistycznej na terenie Polski. W sprawie zważyć należy, co następuje. Przeprowadzone w sprawie czynności wykazały, że cel wywieszenia zakwestionowanego przez Andrzeja Pochylskiego baneru był dokładnie odwrotny niż sądzi zawiadamiający. Mianowicie miał on zachęcić do zwiedzenia budynku Wydziału Humanistycznego, gdzie przygotowano wystawę przedstawiającą i opisującą rzeczywistość w okresie stalinizmu na terenie Polski. Dlatego nie sposób wykazać, że miał on na celu propagowanie tego totalitarnego ustroju państwa, skoro był on częścią wystawy w sposób prawdziwy opisujący przestępczą działalność władz komunistycznych w Polsce. Jego celem było właśnie zniechęcenie do tego ustroju, a nie jego propagowanie. W związku z powyższym odmówiono wszczęcia dochodzenia wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego na podstawie 17 paragraf 1 punkt 2 KPK. Postanowiono zatem jak następnie. Prokurator Prokuratury Rejonowej Białymstok Południe Bartłomiej Chorba. Drodzy Państwo, powyższy baner z napisem 1 maja był wywieszony przed 1 maja, ponieważ jak wiecie, święto odbywające się w dniu 1 maja to jest święto komunistyczne, to jest święto lewicowe. I tego dnia w Białymstoku przed budynkiem Uniwersytetu w Białymstoku, przed budynkiem Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu w Białymstoku odbył się pochód organizacji lewicowych, SLD, Polskiej Partii Pracy i innych organizacji lewicowych. I ten baner, wisząc w przestrzeni publicznej, w centrum miasta, dla tych organizacji był po prostu symbolem. To było zgrane w czasie. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że wywieszenie w przestrzeni publicznej takiego samego baneru, repliki, które były wywieszane w epoce komunistycznej, to jest po prostu propagowanie komunizmu. Gdybyśmy przed obozem koncentracyjnym wywiesili flagi nazistowskie, czyli tą swastykę z tymi takimi bocznymi krzyżami, tak?
dwie takie flagi przed tą bramą z napisem praca czyni wolnym, to jak myślicie, byłoby to propagowanie faszyzmu czy nie? A przecież obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau, były obóz koncentracyjny, jest też muzeum. I nikt przed muzeum obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau nie wywiesza flag nazistowskich. Bo jest muzeum, tak, to wywieszamy flagi nazistowskie. Tak samo przed Uniwersytetem w Białymstoku. Wywieszenie baneru, który rozmiarami był bardzo duży, w przestrzeni publicznej, było zwykłym propagowaniem systemu komunistycznego lewicowego. Dlatego, że muzeum sobie może być, ale wywieszanie replik banerów, które propagowały system komunistyczny, no to niestety to jest propagowanie. Dlaczego przed Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku nie wywiesi się niemieckich flag ze swastyką i tymi krzyżami z boku, tak? Dlatego, że to jest propagowanie. A teraz, jeżeli w Białymstoku zostanie zgłoszone zawiadomienie o narysowanej swastyce na drzewie, narysowanej swastyce na bloku mieszkalnym, narysowanej swastyce na kiblu, tak? To białostocka prokuratura rejonowa, drodzy Państwo, wcale nie odmawia z artykułu 256 wszczęcia postępowania, tylko postępowanie prowadzi. Dlatego, że w Białymstoku była afera, kiedy prokurator odmówił wszczęcia postępowania z powodu narysowania swastyki na szubienicy. I stwierdził, że swastyka jest znakiem szczęścia w kulturze indyjskiej, hinduistycznej, i dlatego nie propaguje systemu nazistowskiego. I tego prokuratora zawieszono w czynnościach służbowych i wszczęto postępowanie dyscyplinarne. A szefa prokuratury zmuszono do dymisji, Wojciecha Zalesko. Drodzy Państwo, ja zgłosiłem w tej sprawie świadka Oskara, który pomaga nam w kręceniu filmów, i policjant prowadzący dochodzenie w tej sprawie zadzwonił do niego i powiedział dla niego w ten sposób: proszę się do mnie zgłosić dzisiaj w tej sprawie, bo zamykam dochodzenie w tej sprawie, ponieważ Oskar tego dnia nie mógł się zgłosić, więc stwierdził, że prosi o wezwanie drogą urzędową, czyli wysłanie pisma, potwierdzenie odbioru i tak dalej. Takie zachowanie w Białymstoku policji świadczy o tym, że oni byli już ustawieni, żeby odmówić wszczęcia postępowania w tej sprawie, i chcieli tylko pro forma wezwać świadka, a ponieważ tego dnia Oskar nie mógł się stawić, tak, więc się po prostu nie stawił i oni go w ogóle nie przesłuchali i dochodzenie w tej sprawie zamknęli i w ogóle nie prowadzili, mimo że świadek, którego ja poprosiłem w tej sprawie, nie został po prostu przesłuchany. Więc sami widzicie, jak zachowują się białostockie organy prokuratury. Drodzy Państwo, ta sprawa jest bardzo ważna, dlatego że w Białymstoku były różnego rodzaju incydenty, które prasa bardzo chętnie podejmuje. Incydenty dotyczące właśnie artykułu 256, czyli propagowania systemu totalitarnego, czyli jak są swastyki, to systemu faszystowskiego, ale jak są znaki systemu komunistycznego, to nie ma w ogóle żadnego odzewu prokuratury. I ja się nie dziwię. Uniwersytet to jest miejsce, gdzie pracują profesorowie, doktorowie. I oni nie chcą stawiać zarzutów karnych albo dla rektora Uniwersytetu w Białymstoku, albo dla szefa Wydziału Humanistycznego w Białymstoku, bo wielu pracowników naukowych, czyli profesorów, doktorów, należy do partii politycznych, należy do PO, należy do SLD, albo w ogóle wywodzi się z rodzin komunistycznych, i po prostu to są układy. Tłumaczenie białostockiej prokuratury, która prowadzi śledztwa z artykułu 256, czyli propagowania faszyzmu z powodu swastyk rysowanych na kiblach, na drzewach, na murach, i tłumaczenie
prokuratury z powodu propagowania komunizmu przez wywieszenie repliki baneru komunistycznego na Uniwersytecie w Białymstoku, na tym samym uniwersytecie, na którym te banery w taki sam sposób wisiały w latach 60., 70., 80., no drodzy Państwo, to się po prostu nie trzyma kupy. Ja uważam, że prokuratura i policja powinny w końcu się wziąć za urzędników w naszym kraju. Urzędników i pracowników administracji i instytucji. Uniwersytet w Białymstoku to też jest instytucja. I skoro niektórzy z tych pracowników są członkami partii politycznych, to też nie zwalnia ich z odpowiedzialności za popełnianie przestępstw obecnie. My tej sprawy nie zostawimy i będziemy składali odwołanie w tej sprawie, ale naświetliłem dla Was, jak to wygląda w rzeczywistości, żebyście byli wyczuleni na wzmianki medialne w prasie, że Białystok jest miastem rasistowskim, że Białystok jest miastem faszystowskim, skoro w tym samym Białymstoku nie chce się prowadzić postępowań karnych przeciwko propagowaniu systemu komunistycznego. I drodzy Państwo, te przestępstwo było zgłoszone z artykułu 256 kodeksu karnego, czyli propagowanie systemu totalitarnego, komunistycznego. Natomiast prokurator tutaj w odpowiedzi pisze: wywieszenie na budynku Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Białymstoku baneru z wizerunkiem Józefa Stalina, Włodzimierza Lenina i Bolesława Bieruta, czyli o czyn z artykułu 231 w odpowiedzi, że nie będzie wszczynał z 231 KK. 231 KK to jest niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego. Czyli oni nawet nie znają kodeksu karnego. A jest to pewnego rodzaju parodia, bo nie chcą podjąć w tej sprawie postępowania karnego z artykułu 256, a w odpowiedzi piszą, że odmawiają na samym początku prowadzenia sprawy z artykułu 231, czyli sami jako funkcjonariusze publiczni nie chcą wykonać swoich obowiązków. To jest po prostu parodia i śmiech na sali. Ja zwracam uwagę na to, że polskie prokuratury, nie tylko białostockie, i polska policja w ogóle pracuje łamiąc prawo, a nawet popełniając przestępstwa, dlatego że dobrym tego przykładem jest zachowanie policji właśnie w czerwcu 2014 roku, w tym roku, kiedy na marszu, na proteście przeciwko aferze taśmowej, kiedy złapano Bartłomieja Sienkiewicza, no szefa prokuratury, szefa policji, tak, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, na dyskusji z szefem Narodowego Banku Polskiego Markiem Belką. Na tej demonstracji zatrzymano liderów Ruchu Narodowego, Bosaka, Winnickiego. Policja ich zatrzymała, wrzuciła do radiowozów i postawiła im zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej. Czyli sami widzicie, że w Polsce dochodzi do łamania prawa, bo nie może dojść do takiej sytuacji, że człowiek jest przez policję napadany, zabiera się mu po prostu kilka dni z życiorysu, przetrzymuje w więzieniu, a jeżeli nie ma zarzutów, nie można go o nic oskarżyć, to go się oskarża albo o naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza. Kto to udowodni? Policja zawsze będzie zeznawała na swoją korzyść. Albo o znieważenie. Kto to udowodni? Policja też będzie zeznawała zawsze na swoją korzyść. Macie tutaj przykład posła Wiplera z Kongresu Nowej Prawicy i posła Protasiewicza z Platformy Obywatelskiej, który jako europoseł ma postawione zarzuty znieważenia funkcjonariuszy niemieckiej policji i służby celnej. Więc drodzy Państwo, ta sprawa z odmową wszczęcia dochodzenia propagowania komunizmu na Uniwersytecie Białostockim to jest typowa sprawa dawania alibi dla pracowników naukowych Uniwersytetu w Białymstoku, ponieważ oni są kryci przez aparat władzy w Polsce, bo mają legitymację partii politycznych. I to jest wytłumaczenie zachowania białostockiej prokuratury i postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia. Ja Wam to
wyjaśniłem, na przykładach działania białostockiej prokuratury w sprawach m.in. swastyk.